Witam Cię, Anito, serdecznie. Bardzo Witaj, się cieszę, Aniu. że po roku spotykamy się tutaj znowu. Trudny to był rok. Oj tak, ale też wielka radość. Ale też wielka radość, tym większa, że y, ruszamy z targami. W zeszłym roku mieliśmy tylko nagrody. kciuki, tak. Natomiast w tym roku już 2 grudnia w Hali Stulecia zaczynamy 29. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Y, też 2 grudnia na Gali ogłosimy, kto zdobył pióro Fredry i dobre strony. Bo nominacje? Bo nominacje, Już ale może zanim mamy. o nominacjach, to chciałabym pokazać Państwu książki, które zostały wydane z ubiegłorocznej nagrody. To jest książka Wojna. Z wydawnictwa, wydawnictwa Dwie, Siostry. Dwie Siostry. To jest książka, która zdobyła nagrodę w konkursie Dobre Strony. Bo ja przypomnę też, że to jest tak, że wydawnictwo, które dostaje nagrodę, jest, to jest 2000 zł, ufundowane, 20. Przez, 20. <grym> ufundowane <grym> przez KGHM, ma obowiązek wydać następną książkę. I oto właśnie Wojna. Książka dla dzieci. Są to przepiękne owoce naszej ubiegłorocznej edycji, bo druga kategoria, czyli pióro Fredry i wydawnictwo charakter, miejski grunt Rafała Maty i książka, która przygląda się historii nowoczesności, narodzin nowoczesności w Polsce. Także myślę, że dobrze wydane pieniądze, te książki będzie można też kupić na targach. Przypomnę, 2 grudnia zaczynamy do 5, czyli przed Mikołajem, przed świętami. Myślę, że warto będzie na nie przyjść. A teraz, y, jako przewodnicząca jury, pani Anita Wincenziusz-Patyna, przewodnicząca to ja? komisji, może poproszę cię, Anito, żebyś przedstawiła jury, a potem pokażemy książki, które y, jak zwykle, pewno po burzliwych obradach wybraliście. Jako nominowane do dwóch nagród, czyli Pióra Fredry i Dobre Strony. Tak, to prawda. Skład naszych gremiów jurorskich, dwóch, ale tych samych, jest bardzo dynamiczny, więc on zawsze obiecuje rozmaite, ale bardzo merytoryczne spory. To profesor Grażyna Lange związana z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych, profesor Janusz Górski z Gdańską Uczelnią Artystyczną. I wrocławskie środowisko reprezentują Karolina Wiśniewska. Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta oraz Marcin Czerwiński, związany z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. To naprawdę znawcy tematu, którzy czasem jednym spojrzeniem omiatają książkę i już wiedzą, że za okładkami kryje się bardzo apetyczna zawartość, ale później okazuje się, że a na to można zwrócić uwagę, a jeszcze na coś innego, i faktycznie te wybory, decyzje i dyskusje,

Zgodni czy raczej się kłóciliście? Zdrać trochę tajemnic. No, mogę powiedzieć, że w tym roku akurat Rzyni było zadziwiająco zgodne w dobrych stronach, czyli w nagrodzie dla książki dziecięcej i młodzieżowej. Ta zadziwiająca zgodność to oczywiście nie było pięć identycznie rozkładających się wyborów czy, czy głosów czy preferencji, ale bardzo szybko osiągnęliśmy porozumienie i tutaj nikt nikt nie musiał motum separatum ogłaszać, że nie zgadza się z decyzjami reszty. Natomiast w przypadku pióra Fredry nieco dłużej trwały przekonywania i tutaj powiedzmy, że mocne propozycje zderzały się z wątpliwościami niektórych członków, czy aby na pewno ten konkretny tytuł ma trafić do piątki, no ale trzeba zawsze kompromis osiągnąć, żeby móc przyznać nominację. No to... Zaczynamy w Zaczynamy. takim razie. Ja zacznę od y, nagrody edytorskiej Pióro Fredry, pokażę pierwszą nominowaną książkę. Ja mam Pióro Fredry. A ja mam książki dziecięce. Tak jest. Czyli ja przeczytam nominowaną I ja książkę. Ja będę pokazywać, żeby było łatwiej. Dobrze. Więc to jest pierwsza książka Eryk i Jan Drostowie Mistrzowie szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tak, autorem autor... jest Barbara Banaś, projekt graficzny Joanna Jobkiewicz, wydawnictwo Muzeum Narodowe we Wrocławiu, a uzasadnienie pani przewodnicząca. Za umiejętną, współczesną interpretację graficzną i typograficzną, nawiązującą do epoki, w której tworzyli Eryka i Jan Drostowie. Następna książka to jest, jak się tworzy powieść autora Miguela Unamuno. W przekładzie Kacpra Szpyrka, projekt okładki Mimi Wasilewska? Odpowiedzialna także za projekt typograficzny wraz z Pawłem Orłem. Państwowy Instytut Wydawniczy. Ażyri uzasadnia za spójny i konsekwentny projekt. Bazujący na klasycznej kompozycji typograficznej. Kierunek zwiedzania. Marcin Wicha, autor, projekt graficzny, graficzny Przemek Dębowski, wydawnictwo Karakter. Charakter, a uzasadnienie za spójny i konsekwentny projekt. Yy, związanie yy, treści z formą i niezwykłą dyscyplinę, która jest znakiem firmowym Przemka Dębowskiego. Salve Femina, wybór tekstów Magdalena Gładyk, ilustracje również Magdalena Gładyk, opracowanie graficzne, także ona wraz z Wiesławem Wiszowatym, wydawnictwo albus. No i tu jury wskazuje za przewrotną koncepcję pojemnika modlitewnego na feministyczne treści. I ocalić od zapomnienia Marka Dyrzewskiego projekt graficzny Julita Gielzak wydane przez Ośrodek Kultury, Kultury i Sztuki. Sztuki we Wrocławiu a jury uzasadnia za elegancję oprawy, w tym wyjątkową urodę etui, które gdzieś nam się tu schowało, ale jest i proszę mi wierzyć, jest piękne, oraz za klasyczny, piękny układ typograficzny kolumny tekstu. I to by były wszystkie książki nominowane do pióra Fredry, ale jeszcze zdrać, czy Jedna z nich dostanie pióro Fredry, czyli 20 tysięcy złotych. Nie będę cię pytała o to, która oczywiście. Bo i tak nie powiem. Ale czy tutaj byliście zgodni, czy raczej yy, było dużo kontrowersji? Mieliśmy przymiarki, i właściwie każda z tych książek miała element, który powodował, że. A może ta? A może ta? A może ta, ale kompromis został osiągnięty i jedna z tych pięciu otrzyma główną nagrodę w konkursie. Piroflet. Czyli na pewno, na pewno jedna z pięciu. Na pewno jedna z tych pięciu. No to przechodzimy do. Przechodzimy w takim razie do nominacji, stron, no tak, nominacji? w kategorii y, dla książki dziecięcej i młodzieżowej. I pierwszą z nich jest, gdzie dzisiaj śpimy? Z tekstem i ilustracjami Marty Kopyt. Zaprojektowała typograficznie Agnieszka Pasierska, a wydało wydawnictwo Druga Noga. Żyri uzasadnia za równowagę obrazu i słowa, oraz wdzięk naiwnych ilustracji. Drugą książką, wyróżnioną przez jury, yy, która otrzymała tegoroczną nominację, jest książka Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado. Zofii Staneckiej z ilustracjami zaprojektowana, prze, z, oku, z okładką zaprojektowaną przez Mariannę Sztymę. Wydawnictwo Kropka. Za skromny projekt uzasadnia jury i ciepły obraz ludzko-psich relacji. Następna książka to M? Jak, jak może. może tak, jest to autorska książka obrazkowa Joanny Konceho, wydana przez wydawnictwo Format, a jury uzasadnia w ten sposób. Za urok poetyckiej opowieści, i chociaż pierwsze wydanie opublikowano we Włoszech, autorka książki tej jest Polką. Czwarta książka. To jest... O choroba, o choroba. <laughs> Tekst Bogusia Janiszewskiego, rysunki, ilustracje w tej książce to Max Skowider, Wydawnictwo Agora dla dzieci za poważny i ważny temat, jak uzasadniło jury, chociaż ujęty językiem komiksu. I ostatnia z nominowanych książek w kategorii Dobre strony to wszyscy świętują bardzo na czasie w okresu, w jaki wchodzimy w tej chwili, między innymi bo święta oczywiście z całego świata, z tekstem Joanny Rzyskiej, a w opracowaniu graficznym Agaty Dudek i Małgorzaty Nowak, wydawnictwo, Druga Noga, zauroczy horror, wakuj uzasadniło jury. I jak rozumiem, tutaj też jury dogadało się co do tego, kto wygrał ten konkurs, kto dostanie. 20 tysięcy złotych ufundowanych przez KGHM i kto będzie musiał w przyszłym roku z tej nagrody wydać książkę tak jak te, które tutaj na początku pokazałyśmy wydane. Myślę, że nagrody. dla wydawnictwa jest to cudowny przymus i każdy chciałby taki mieć, a tak jak powiedziałam wcześniej faktycznie w przypadku y, nagrody Dobre Strony y, jury nie miało wątpliwości co do y, zwycięskiej propozycji. Dla wydawnictwa przyjemność, ale dla nas również. Myślę, że dla czytelników, którzy będą mogli te książki, te wszystkie pozycje znaleźć na targach w hali stulecia już od 2 grudnia, 2 grudnia też dowiemy się, kto, która z tych książek zdobyła. Pierwszą nagrodę, czyli nagrodę pióra Fredry w przypadku tych, które leżą koło ciebie, i dobre strony w przypadku tych, które leżą koło mnie. Ja tylko króciutko może jeszcze o targach samych, że jak już powiedziałam, zaczynamy 2 grudnia, to jest czwartek o godzinie 12. 3-4 grudnia rozpoczynamy targi o 11.00. I są czynne do godziny 19. Ogłoszenie nagród w czwartek o godzinie 19.30 zaczynamy, czyli po zamknięciu targów w niedzielę do godziny 17.00. O godzinie 17 będziemy kończyć, i to jest zawsze dla mnie najbardziej przykry moment. No tak, bo święto książki, święto wszystkich czytelników rozemocjonowanych, bo na targach trudno nie być rozemocjonowanym. No i polującym nie tylko na nasze nominowane fantastyczne tytuły, ale i wszystkie inne, które wydawcy przywiozą ze sobą do Wrocławia. Dużo ludzi. Tłum, a potem tylko taki szczęk składanych stoisk, i to jest rzeczywiście najmniej przyjemny moment. Ale w międzyczasie też zaprosimy Państwa na wiele spotkań y, autorskich. Program przedstawimy w najbliższym czasie. Na pewno będziemy mieli tak zwany salon zdobywców czyli y, spotkania z autorami, którzy w tym roku, od początku roku zdobywali nagrody literackie. To, będzie, to będą spotkania, które będą transmitowane online, więc tak naprawdę każdy będzie mógł przyjść, posłuchać, zobaczyć. Króciutko powiem, że w czwartek 2 grudnia będzie Marta Grzywacz i Zbigniew Rokita. Marta Grzywacz dostała nagrodę Juliusz za naszą panią z Rawensbryk, Zbigniew Rokita, nagrodę literacką Nikę. Opowieść o Górnym Śląsku, Teresa, 3 grudnia spotkamy się z Panią Teresą Tyszowiecką, która dostała nagrodę imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego za przekład książki Afrykańskie korzenie UFO. Nagrodę literacką Gdynia dostała Pani Magda Heidel za przekład opowiadania Katrin Mansfield. 4 grudnia w sobotę z Zytą Ludzką spotkamy się, nagroda literacka miasta Warszawy, Elżbietą Łapczyńską za nagrodę Konrada, Mirą Marcinów za paszport polityki, 22, nagrodzoną paszportem polityki w 2020 roku, z Janem Baronem za otrzymanie nagrody Fundacji Imienia Kościeliskich, Kamilą Janiak, Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius, Anną Adamowicz, Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. W niedzielę też trzy spotkania. Natalia Malek, Nagroda Literacka Gdynia, Radosław Jurczak, Podobnie i Aleksander Trojanowski, Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius. Te wszystkie spotkania będą transmitowane online. Będzie ich znacznie więcej, bo przewidujemy kilkadziesiąt. Co się zmieni? No, pandemia zmieniła w ogóle świat. Także nie będzie na przykład, tak jak zwykle, warsztatów dla dzieci prowadzonych przez wszystkie dni targowe, bo no, musimy dbać o bezpieczeństwo. Zresztą włożyliśmy bardzo dużo pracy w to, żeby to bezpieczeństwo było zachowane i mam nadzieję, że Dotrwamy w zdrowiu do 5 grudnia, a potem do świąt i do nowego roku i dalej. Czego życzymy nie tylko sobie, ale przede wszystkim Państwu. Oby zdrowie dopisywało, oby siła i energia do buszowania wśród fantastycznych książek, których mimo pandemii jednak mamy szansę na nowe tytuły, nowe wydania no i spotkania z, ze zdobywcami tych wszystkich Ważnych laurów, o jakich przed chwilą Aniu wspomniałaś. Dodam jeszcze, że targą książki towarzyszyć będą targi wszystkiego dobrego, tak jak od kilku lat, więc też y, będą Państwo mogli poza książkami pooglądać, kupować, pobuszować sobie w rzeczach pięknych, potrzebnych, dobrych, czego również życzę i tobie, ani to i Państwu. Ja tobie, Aniu, też dziękujemy bardzo. Widzimy się 2 grudnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.